członkiem Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń i będziemy rozmawiać tutaj o takich rzeczach, o których nie dowiecie się na kanale Zero na przykład. Nawet kiedy teraz wszyscy szukają szpiegów, dlaczego ludzie uciekają, oczywiście mam tutaj na myśli sędziego Schmidta, ale to nie wszystko, bo wydaje się, że to dopiero początek takiego trendu. I tak się składa, że są osoby, które faktycznie zajmują się w Polsce w kontekście mundurówki osobami, które sygnalizują nieprawidłowości i jakoś do kanału Zero ich jeszcze nikt nie zaprosił, żeby poznać tą perspektywę, jak to jest naprawdę. Dlatego ja zaprosiłem dzisiaj Aleksandra Siergieja do swojego skromnego studia, żeby podpytać go troszeczkę. I też właśnie proszę was o takie działanie, żeby zachęcić, powklejać to do gdzieś tych takich kanałów mainstreamowych. Niech po prostu się dowiedzą, jak sytuacja wygląda naprawdę, czy w służbach specjalnych, czy w wojsku. I tak dla wprowadzenia, Aleksandrze, jeszcze tak ciebie troszkę wprowadzę, bo ty gdzieś wpadłeś na mój radar w momencie, kiedy wziąłeś udział w Norymberga 2, w takich spotkaniach dotyczących rozliczenia COVID-a. I w zasadzie wtedy chyba publicznie zaczęli pierwsi funkcjonariusze występować, tak? Był Jakub Kuśpit, później był Szymon Fiał, byłeś też ty. Wszyscy macie jakby z tego tytułu teraz rozmaite konsekwencje, ale założyliście też stowarzyszenie, bo wiedzieliście, że takich osób jak wy może być więcej, ale wy mieliście tyle odwagi, żeby wystąpić z tym publicznie, a pozostali są gdzieś dalej na służbie. Może przypomnij moim widzom tą historię, jak to się w ogóle wszystko zaczęło. No, przede wszystkim witam serdecznie, dziękuję ślicznie tobie za zaproszenie, witam widzów. Aleksander Siergiej od 1,5 roku. Były już żołnierz zawodowy, 26 lat w mundurze w stopniu chorążego. Jak to się zaczęło? No właśnie tak to się zaczęło. Przymus w wojsku, oficjalna narracja z ścieku głównego nurtu, no to było przecież dobrowolność, czyli pikniki, szczepmy się i tak dalej, wszędzie byli żołnierze pokazywani, a co to my jesteśmy chętni, w ogóle służby mundurowe. To było oczywiście niezgodne z prawdą, pierwszym taką nazwę to podchwyciłem od ciebie, pierwszym sygnalistą w Wojsku Polskim, ja uważam to, że jest to osoba właśnie porucznik Szymon Fijał, który pokazał się właśnie w Sejmie i powiedział o tej całej sytuacji, jakie były jego losy, to wiele ludzi już się tam interesuje, co się teraz z nim dzieje. Później porucznik Jakub Kuśpit, który wraz z kilkoma osobami założyli właśnie Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń. Ja ze swojej strony walczyłem osobno, walczyłem o godność dla swoich własnych żołnierzy, no nie tylko, ale też ludzi, którzy gdzieś tam szukali pomocy, bo wiedzieli, że jest taki jakiś wariat chorąży, który się temu przeciwstawia. No i tu ja wpadłem z kolei na radar ludzi ze Stowarzyszenia Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń i oni mnie zaprosili po prostu do współpracy. Od tamtego dnia jestem do dzisiaj członkiem. Nie jestem ani w zarządzie, niektórzy mnie już biorą za założyciela tego stowarzyszenia. Nie jestem założycielem tego stowarzyszenia, po prostu do niego dołączyłem. Walka ta była naprawdę bardzo ciężka. No cóż, ja wiedziałem, że sam tacy ludzie, że my sami jesteśmy skazani na porażkę, a tutaj nagle znaleźli się ludzie ze wszystkich służb mundurowych, bo trzeba o tym wspomnieć, że Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń to są przecież strażacy, żołnierze, Straż Graniczna, wszystkie służby mundurowe. Nie ma tak naprawdę przedstawiciela albo człowieka, który nie przedstawia jakiś tam mundur, jeśli chodzi właśnie o to. No i tak właśnie, no głównie zaczęło się o przymus w wojsku, niby dobrowolność, ale tak naprawdę tej dobrowolności nie było i tak myśmy się wszyscy po prostu znaleźli. No cóż, nie jest to łatwe. Ludzie, którzy śledzą twój kanał, wiedzą, jakie są losy, czy tam co się dzieje u porucznika Jakuba Kuśpita, czy u porucznika właśnie tutaj. Tak, staramy się być na bieżąco. Tak, właśnie, no wiedzą, co się tak, dzieje akurat u tych ludzi. Akurat u tych ludzi, no cóż, no nie jest to proste, więc no ja sam to przerobiłem przed poselską komisją śledczą do spraw nadużyć w Wojsku Polskim, a dokładnie segregacja, taki był tytuł tej poselskiej komisji śledczej, temat właśnie segregacja w Wojsku Polskim, segregacja sanitarna w Wojsku Polskim, to był dokładnie czerwiec 2022 rok.
to tam poszedłem jeszcze będąc żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu właśnie chorążego. I ja sobie doskonale wiem, że ludzie ci, którzy chcą coś zrobić, chcą siebie bronić, chcą bronić swoich podwładnych, nie mają łatwego życia. To nie jest prosta sprawa, więc ja z jednej strony doskonale wiem, jak jest to ciężkie i czym sugerują się tym ludzie i tak dalej, więc no cóż, tu mam troszkę zrozumienia dla nich, ale z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego, dlaczego nie, to jest, nie, dlaczego to jest ciężkie, powiedz, bo myślę, jest że ciężkie, nie ponieważ wiem, ale już to skonkretyzował. Ciężkie jest dlatego, bo oburzenie, ja posłużę się swoim własnym przykładem i tych przykładów ludzi, którzy się do nas zgłaszali, do mnie załóżmy, z którymi ja osobiście rozmawiałem, bo jeżdżę po całej Polsce już można powiedzieć od 3 lat. Tutaj chodzi o to, że wszędzie historia, obojętnie czy to jest Wojsko Polskie, czy to jest policja, czy to jest Straż Graniczna, czy Straż Pożarna, to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Wszędzie jest historia ta sama, czyli na początku, jak było to niby ta dobrowolność, to no nie, no każdy z nas jest myślącą osobą, żołnierz to nie kretyn, czy osoba nosząca mundur to nie są kretyni, to są ludzie, którzy potrafią myśleć. I oczywiście jak nam mówią, będziecie się szczepić, a szczepionka jest załóżmy 2-3 miesiące, no to stwierdziliśmy, halo, no jak się szczepić, to ja jak szczepię załóżmy dzieci, to chcę wiedzieć, co to jest, prawda, jako rodzic, a sam do siebie mam wpuścić jakiś, jak ja to nazywam, sok żuka i tak dalej, więc wielkie oburzenie. No a potem nagle się okazuje, że na przykład z 70 czy 80 osobowej kompanii wystarczy, dają kwit do podpisu, już jest 40, ale no te 40, ta połowa, te 50% jeszcze jest. No a potem, a to cię nie wyślemy na, nie damy ci awansu, nie damy ci tego, nie damy ci tamtego, a to uważaj, a to możemy ci zaniżyć opinię, i robi się coraz mniej, i nagle się okazuje, że ty zostajesz załóżmy 2-3, a na końcu zostajesz sam. Mówisz o konkretnej sytuacji z sokiem żuka, a nie wiem, czy zauważyłeś, teraz dużo się mówi o sygnalistach. Tutaj można powiedzieć, że ten sygnał przed Unii Europejskiej, pozornie, że tutaj on jest troszkę naszym sprzymierzeńcem, bo ja myślę, że oni chcą zrobić coś złego, ale myślę, że coś dobrego można zrobić z tego. Mianowicie jest właśnie taki termin, którym ty sam zauważyłeś, że nie słyszałeś, że w europejskim ustawodawstwie jest kategoria osób, które w ramach jakiejś organizacji czy służby zgłaszają nieprawidłowości, i one z założenia powinny być chronione, ponieważ jest to rola, to nie tylko jest konfidenctwo, tak, tylko to jest rola jakby do usuwania właśnie patologii, różnego rodzaju zniekształceń, sytuacji korupcyjnych, które mogą się pojawiać, i no właśnie osoby, które mają odwagę o tym mówić, jeśli to jest sektor publiczny, to tak naprawdę jest pozytywna rola, no bo można dzięki temu, przecież to nie jest jakiś folwark prywatny, tylko to jest państwo, za które ludzie płacą za działanie tych formacji, więc jeśli coś tam się dzieje nieprawidłowo, no to konsekwencjami jesteśmy obarczeni wszyscy i to my ponosimy tego koszt. Dlatego ta instytucja ochrony sygnalistów jest bardzo potrzebna. I właśnie tutaj chodzi o to, że w tych specyficznych formacjach wojskowych, no to zawsze była takie skojarzenie, że to jest fala, że tam ci młodzi ludzie są w jakiś sposób fizycznie też krzywdzeni, i w zasadzie nie ma się dokąd zwrócić, nie ma jakiejś takiej instancji, żeby te patologie zgłosić. Ty byłeś w służbach w wojsku wiele lat, jak to właśnie wygląda, tak? Ty już byłeś na wyższym stanowisku, gdy zdecydowałeś się tak mówić. Myślę, że już byłeś tak jakby osadzony, wiedziałeś, co cię czeka, jakie mogą być konsekwencje. Natomiast młody żołnierz, myślę, że byłby w jeszcze trudniejszej sytuacji. Jak to jest, powiedz? No słuchaj, no w wyższym stanowisku nie wiem, no jestem, doszedłem do stopnia chorążego, fakt, że od szeregowego, więc przeszedłem przez te wszystkie stopnie dowodzenia, poprzez od szeregowego, dowódcę drużyny, dowódcy plutonu i tak dalej, więc i faktycznie, no i zacząłem swoją przygodę z wojskiem w 97 roku od służby zasadniczej, faktycznie doznałem tego zjawiska fali, tukli mnie tam po dupie i no trzeszczało, więc wiem, co to jest fala, wiem, co to jest, z czym to się je i tak dalej, tu dużo by mówić, i faktycznie w tamtych czasach my nie mieliśmy się do czego, w tamtych czasach nie mieliśmy się do kogo poskarżyć, ponieważ no cóż, fala była zjawiskiem powszechnie znanym dla kadry zawodowej, ale była im ona na rękę, ponieważ żołnierze starszego rocznika trzymali w ryzach tych młodych. A potem rolami się zamienialiśmy, starsze roczniki odchodziły, my byliśmy i tak dalej. Stare czasy, no to było już teraz, już no w 97 roku, no można powiedzieć, że coś, co nieco o tym wiem, w końcu większość swojego życia
spędziłem w mundurze. No cóż, a teraz, no teraz, jeżeli mówisz o sygnalistów, teraz właśnie skończył się ten cały to szprycowanie wojska i udawanie, że była to dobrowolność, a to niestety cały ten system dowodzenia się zmienił. To jest to, co mówiliśmy o początku, co mówił Jakub Kuświt na swoich wystąpieniach, czy porucznik Szymon Fijał, czy ja osobiście i też inni, bo są też inni, prawda? Tylko może nie tak widocznie, mają jakieś mniejsze zasięgi, ale są. I myśmy mówili, że ten system dowodzenia, że on się zmieni, że te stosunki międzyludzkie, które się popsują, one tak naprawdę rozpieprzą całą armię i zmuszą ludzi do odejścia i teraz to wszystko jest widoczne, bardzo widoczne, szczególnie odejścia w ostatnich 2 latach. No właśnie, są oczywiście służby, jest żandarmeria na przykład wojskowa, ale mało który żołnierz jej ufa. Niestety ludzie nie wiedzą, że są ludzie w żandarmerii wojskowej, że są sposoby, żeby dotrzeć do służb tak, żeby ci ludzie nie ponosili żadnych konsekwencji. Ja sam osobiście często poprzez te moje właśnie materiały, które udostępniam na YouTubie, szczególnie na YouTubie i na Facebooku, takie 2 sztandarowe powiedzmy portale, to nieraz właśnie tak bywało, że ludzie mi coś sygnalizowali, ja o tym mówiłem, nie podając jednostki wojskowej, stopni wojskowych i tak dalej, nawet nie mówiłem województwa, gdzie to się dzieje, a do mnie pisała, czy do stowarzyszenia bezpośrednio, czy też do mnie bezpośrednio na moje poczty, czy ja dostawałem telefon na mój, znaczy się telefon komórkowy, dostawałem zapytanie, że oni doskonale wiedzą i co ja wiem i czy mógłbym przyjechać i czy mógłbym, załóżmy, zeznawać w takiej sprawie bądź pomóc. I ja to robiłem. Okazało się, że ludzie boją się, nie ufają żandarmerii wojskowej, a szkoda, chociaż zasłużyła sobie na tą opinię, ponieważ no cóż, jednostki wojskowe, które są w konkretnych miejscowościach, ci ludzie bardzo dobrze znają się z dowódcami jednostek wojskowych, to są ludzie, którzy piastują swoje stanowiska od lat, więc gdzieś ta zażyłość jest i nagle wyobraź sobie, żołnierz dzwoni, załóżmy, do żandarmerii, a ten żandarm pierwszy, ty słuchaj, u ciebie jest taki i taki i on mówi to i to, no i takie rzeczy się zdarzały i gdzieś trzeba by było tym ludziom pomóc. Okazuje się, że również tym żandarmom można było dać po łapach, no bo się okazało, że tak naprawdę służby, mówię tutaj teraz o żandarmerii wojskowej, bo najbliżej, najbardziej byli tak zainteresowani, oni doceniali naszą robotę, znajdowali się ludzie, którzy dzwonili i tak dalej. Bardzo często to ja przekazywałem, załóżmy miałem jakieś materiały, żandarmeria gdzieś tam stała z jakąś sprawą i ja mogłem im, słuchajcie, no ale ze mną chcą rozmawiać ludzie, z wami nie chcą, porozmawiajmy, no i tak to wsparcie było. No i jakiego, powiedz mi, rodzaju są to sprawy, jeśli możesz powiedzieć? Są sprawy, na początku było od przymusu wiadomo do szczepień, no teraz to rozkazy niezgodne można powiedzieć z regulaminem, z prawem, czyli traktowanie, przełożeni traktują swoich podwładnych jak swoich własnych parobków, a swoje na przykład kompanie, czy nawet jednostki wojskowe jako swój prywatny folwark, czyli wykonywanie jakichś prac, które nie należą do obowiązków tych żołnierzy, różnego rodzaju obstawianie imprez, można rzec na to prywatnych, a jednocześnie wykorzystywanie obiektów wojskowych i tam żołnierze czy żołnierki kelnerują za darmo, bez żadnych dni wolnych i tak dalej, i tak dalej. Mobbing taki już naprawdę powszechny, a teraz hitem takim na topie, ja o tym jeszcze za bardzo się nie mówię, bo to są, w ogóle o wielu sprawach nie mówię, 18 na 20, które gdzieś tam spływa na moje ręce, nie dociera na mój kanał, bo to są sprawy bardzo delikatne i tutaj mam właśnie na myśli, że jest to molestowanie seksualne i muszę od razu powiedzieć, nie są to tylko kobiety, są to mężczyźni, którzy zgłaszają się z takimi sprawami. Ja w ostatnich 3 miesiącach miałem 4 takie przypadki, gdzie to mężczyzna był oskarżony, okazało się, że wcale nie był winny. Tutaj jest. No i tutaj właśnie jest to, czyli ludzie, fachowcy pouciekali, MON robi statystyki za wszelką cenę, obniżamy, i to jest oficjalnie, to nie są jakieś mrzonki, które ja mówię, tylko oficjalne komunikaty, że obniżone wymagania do wszystkich praktycznie służb, szczególnie do wojska i do tego
czyli przyjmujemy wszystko, nawet ludzi, którzy nie spełniają wymogów. Był okres, że przyjmowaliśmy ludzi, którzy nie spełniali w ogóle wymogów. Dowódcy jednostek się stawiali, a usłyszeli od góry co? No ale ty masz ich 10 miesięcy, to mają zrobić. Czy na przykład jakieś tam uprawnienia na dany sprzęt, weźmy na to na przykład na prawo jazdy i tak dalej. I to teraz wychodzi. Kadra podoficerska pouciekała, robimy kadrę podoficerską na siłę, czyli z ludzi, którzy są raptem kilka lat w wojsku, wysyłamy na szkoły podoficerskie, a to są ludzie, mówisz, którzy nie powinni armii. I tutaj widzę właśnie ten aspekt, że no, niewątpliwie wojsko jest pompowane, widzimy te banery wielkie, dołącz, 5 tysięcy na rękę od razu, a z drugiej strony ty mówisz mi o informacjach, że żołnierze czy żołnierki są molestowane, tak, w wojsku. Tak. Więc tutaj coś zgrzyta. Powiedz mi w ogóle, czy twoją działalnością i tym, co wy sygnalizujecie, zainteresowały się może jakieś inne fundacje, jakaś Helsińska Fundacja Praw Człowieka, być może jakieś mieście telefony od pana, nie wiem, kto teraz jest tym rzecznikiem praw obywatela, czy jakby to, co wy sygnalizujecie, trafiło na jakiś odbiór, tak? Czy znalazły się jakieś instancje wyższe, że tak powiem, w kontekście państwowym, które podjęły jakąś chęć refleksji czy zapoznania się z tym, co wy wydobyliście? Były takie iskierki, jakieś tam nadziei, aczkolwiek nikt jakoś do tego nie podszedł. Ja jedynie mogę zdradzić, nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale jeżeli chodzi o właśnie telefon zaufania, który miał powstać, to i powstał, ale nikt o tym nie wie tak naprawdę, to miałem tutaj właśnie z kręgów, że tak powiem, władzy jeden telefon, czy co mógłbym powiedzieć na ten temat i co ewentualnie doradzić. No ten temat jeszcze będę wałkował, to była jedna taka iskierka nadziei, że coś moglibyśmy zrobić wspólnego. Wiem jedno, znaczy pomocy jako jakiejś takiej wielkiej, ogromnej nie ma, ale filmy te nasze są obserwowane, te nasze treści są obserwowane, nie tylko tam moje czy Kubek Kuśpita, ale też porucznika przecież Piotra Powałki, no on już ma dosyć spore zasięgi, ale nie, żeby była jakaś pomoc, to nie. Jedyne co, to organizacje na przykład zewnętrzne, typu telefony, takie jakieś uzgodnienia, inne takie rzeczy, czy na przykład ludzie poszkodowani nie mają problemy na przykład z uzyskiwaniem odszkodowań. Ten temat jeszcze kiełkuje, no na razie gdzieś utknął i też jeszcze nie był poruszany. Albo też na przykład weterani ze Stanów Zjednoczonych, czyli amerykańscy żołnierze, Polacy, którzy służyli tam i mają status weterana, też, że tak powiem, wysłali na jedno spotkanie z nami swojego łącznika i tam też no jesteśmy w jakimś tam kontakcie, niemniej jednak na jakieś tam pomocy ani jedna, ani druga strona nie ma, ale gdzieś tam mamy kontakt ze sobą, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Taka działalność tak naprawdę nie jesteśmy... Jesteśmy sami dla siebie, staramy się coś robić, coś ważnego, staramy się pomagać. Większość z nas jest dalej w służbie, to trzeba zauważyć. Nie wszyscy to są emeryci i renciści, jak to się mówi, tylko to są ludzie, którzy są w służbie. No i cóż, to po prostu żołnierzem, tak jak ja mówię, żołnierzem się jest, żołnierzem się nie bywa. Mi osobiście nikt kręgosłupa moralnego nie złamał. Ja moich żołnierzy powiedziałem, nie będę szantażować, żeby dla mnie jako dowódcy te słupki wyszczepialności nie były ważne. Dla mnie było ważne słuchać swoich żołnierzy. Ja ich nigdy nie, do niczego nie zmuszałem. On teraz mi wybił ten akurat telefon, przepraszam, wyciszę go. Tak, słuchaj, tutaj warto przypomnieć, że przecież ta sprawa dotycząca najazdu na domy, mieszkania 40 tak. osób, bardzo takiego dyskryminującego, zastraszającego, i to w kontekście świata jest moim zdaniem wydarzenie. Ja to sygnalizowałem zresztą tam w Austrii. Tak, właśnie chciałem Ci podziękować serdecznie za to, co zrobiłeś. To bardzo dużo dla nas znaczy. Dziękujemy Ci bardzo. No myślę, że to jest dopiero początek, wiesz, walki i teraz no, staram się dalej z tymi informacjami przebijać, bo faktycznie ten system w Polsce wydaje się być taki troszeczkę już... no niechętny do jakiejkolwiek takiej, wiesz, samo oczyszczenia się, czy naprawy, bardziej już tak narympał, widać, że do czegoś dążą, więc no tutaj ty mówisz o waszych tutaj licznych staraniach, wysiłkach, które nie mają wsparcia, ale też trzeba przypomnieć, że oprócz tego, że nie mają wsparcia, to są bardzo mocno zwalczane.
Tak, wiesz, nie mają wsparcia, ale myśmy to wsparcie sobie sami zbudowali, bo my mamy do kogo się zwrócić, jeśli chodzi o pomoc prawniczą czy psychologiczną dla tych ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni, wywaleni, a tym samym gdzieś tam można to uznać atak na ich rodziny. My jesteśmy w stanie gdzieś tam tych ludzi pokierować. Mało tego, to już doszło do tego, że ludzie, którzy otrzymali pomoc na jakąś tam, wiedzieli, jak sobie poradzić z jakąś sprawą, to teraz jak ktoś się zgłasza z jakąś konkretną osobą, to jest taki efekt domino, kuli śnieżnej, że ja mogę tych ludzi, kogoś, kto zgłasza się z tym problemem, takim samym, jakim ktoś miał kiedyś, mogę ich połączyć razem, skontaktować i oni doskonale sobie radzą. I to jest świetne. Więc mimo, że nie ma tego z góry, to my jakoś to sobie wypracowaliśmy, ten cały system i tak dalej. Może dlatego to tak doskonale hula. A wspomniałeś zwalczane. No owszem, no widzisz, tak to jest zwalczane. No ja sam przecież wystosowałem już dziesiątki, jeśli nie setki pism do różnego rodzaju dowódców jednostek wojskowych, do ministra obrony narodowej, prezydenta, czy też dowództwa i tak dalej, wiele miejsc. No cóż, no i przyszedł taki jeden piękny dzień, gdzie ktoś tam z góry pociągnął za sznurki i te biedne chłopaki ze służb, mówię tutaj o ABW, między innymi właśnie mówiłeś o tych 40 domach, to w tych 40 właśnie był mój dom i o 6 z minutami weszło mi to ABW do domu i zabrało sprzęty, zabrało telefony i przede wszystkim całą dokumentację, jeśli chodzi, czy to pisemną, czy też właśnie w formie papierowej, zostało to wszystko zabrane. Bardzo fajnie, ja mam nadzieję, że oni to przeczytają i zobaczą. I tutaj oni powinni teraz przystąpić do Pobożne działań. życzenia. A powiedz mi, taką osobie, która no, nie doświadczyła jeszcze takiego spotkania właśnie niezamawianego, nieumówianego właśnie z funkcjonariuszami tego typu służb, jak to wygląda, powiedz mi, tak z bliska, jakbyś opowiadał po prostu historię. Jak to wygląda, jak to jest? No ja ci powiem, czego możesz się spodziewać. No 6:00 to tam, no znając takie jakieś tam właśnie, że tak powiem, procedury, to chłopaki tam właśnie, którzy czekają przy twoim domu. To jest już grupa oczywiście wyznaczona tych, którzy mają wejść do domu, więc jeżeli ktoś chciałby się czegoś pozbyć, to tam na zewnątrz, po jednej czy po drugiej stronie, jak macie duży dom, to przy każdym wejściu do ogrodu stoi funkcjonariusz, więc tych ludzi może wejdzie do ciebie ich 5, ale tak naprawdę może być nawet 12. Ja sam osobiście miałem, no i co, 6:00 oni otrzymują czas start, 6:02, 03 są już w twoim domu. W moim Salonie. przypadku wyglądało to tak, że normalnie, ładnie, pięknie zadzwonili do drzwi. My do pana, ja już od razu widziałem, kto stoi. Oczywiście są to funkcjonariusze uzbrojeni. No cóż, ja. Cóż, no już kiedyś, już po mojej wizycie w Sejmie, właśnie przed poselską komisją I po śledczą, prostu dostałem normalnie na mówią dyżur. dzień dobry, my do pana, tak? Tak, no dzień dobry, my do pana, a pan Aleksander, tak, pan Aleksander, my do pana. No i ja stałem w gaciach, więc zaprosiłem, mówię, do środka. Pan chciał mi dać ten kwit, czyli Wiedziałeś, to kto to jest od uzasadnienie razu? wyjścia. Domyśliłeś się? Proszę? No ja widziałem, kto jest, a poza tym no spodziewałem się tego tak naprawdę już od 2022 roku, jako chorąży Wojska Polskiego. Wystąpiłem w Sejmie właśnie w sprawie segregacji sanitarnej, o której przed chwilą rozmawialiśmy, więc na spokojnie przyjąłem tych ludzi. No słuchaj, ja 26 lat w mundurze, co ja mam się bać innych mundurowych? Oni są tylko do wykonywania zadań, to są tylko wykonawcy. Oni przychodzą najczęściej, z tego co się orientowałem, no oni nie zadają pytań, oni najczęściej to mają odprawy i się dowiedzą dzień wcześniej, gdzie jadą i do kogo jadą. Oni przychodzą, mają swoje procedury, robią, oni nawet niekoniecznie muszą wiedzieć, kim ty jesteś, co ty robisz. Tak naprawdę mogliby przyjść, mówmy o tobie, mogliby przyjść do ciebie ludzie i nie wiedząc nic, oni widzą tylko to, co jest na kwicie. Może dlatego też niektóre osoby, konkretnie mam tu jedną na myśli, została od razu skuta, wyciągnięta, a rodzina została budzona, jak zamaskowany funkcjonariusz z długą bronią wchodził do pokoju. U mnie tego nie było. U mnie tego nie było. Ja dopiero zaprosiłem panów w tych gaciach. Oczywiście już poprosiłem, czy mogę się ubrać. Już miałem oczywiście przydzielonego funkcjonariusza, więc w jego obecności, świecąc tyłkiem, się ubrałem. Zaprosiłem panów do jednego z pokoi. Zapytałem, w czym mogę panom pomóc, i w tym momencie zostało mi dostarczone pismo. Zostało mi dostarczone pismo, a tam zrobiłem duże oczy. No tak to wygląda, więc różnie to może być. Więc
jeżeli ktoś wypaskudziłby akurat na ciebie, czy na kogoś z widzów tutaj, którzy oglądają jakieś pismo, że jesteście, nie wiem, jakimś bardzo no, niebezpiecznym elementem, jeżeli chodzi tutaj o bezpieczeństwo państwa, no to po prostu tam nikt nie będzie wam zadawał pytań, tak naprawdę wyciągają. Dobrze, że zapukali, mogliby równie dobrze wywalić wam drzwi, wejść, wrzucić granaty hukowe, skuć was i tyle, i z wami nikt nie będzie rozmawiał. Oni po prostu wykonują tylko swoje obowiązki. No ja akurat zorientowałem się, że akurat w moim przypadku, nie wiem, czy to przez moje materiały, czy nie, to doskonale panowie widzieli, jeden tam mnie nawet zapytał, co ostatnio na YouTubie było, bo dawno nie oglądał. Ja mówię, to proszę sobie, ciekawe rzeczy, więc proszę sobie zobaczyć. Zresztą tutaj nic nowego, bo żandarmeria jak nieraz dzwoniła w jakiejś tam sprawie, to też doskonale znała moje materiały i potrafiliśmy sobie pomóc. No cóż, no tu panowie wykonali perfekcyjnie swoją robotę, zerknęli w każdy dom, bo możecie być pewni, że zerkną wszędzie, w każdą dziurę, w każdy kąt, otworzą każdą szafkę, będą grzebać w rzeczach osobistych waszych dzieci, waszych małżonków, nie ma tematu tabu, oczywiście, znaczy nie będzie takie miejsce, które nie będzie przeszukane, pójdą do waszych samochodów, pójdą do innych pomieszczeń. Ja sam jeszcze ich poinformowałem, że posiadam jeszcze dwa garaże, sam je wskazałem, sam poinformowałem, sam wskazałem, sam zaprowadziłem, one też zostały przeszukane. No tu ja po prostu no, jestem takim człowiekiem, że nie chcę, żeby były jakieś niedomówienia. No tak to właśnie wygląda. No ja miałem bardzo dużo szczęścia, bo musieli być zorientowani moim zdaniem, do kogo idą, bo według tego całego uzasadnienia wejścia, nie nazwę tego oskarżenia, bo to nie było oskarżenie żadne, ani zarzuty, to było uzasadnienie wejścia, to według tych przepisów oni nie powinni ze mną rozmawiać. Ja tutaj jeszcze się pytałem, dlaczego ja nie leżę skuty, a na pewno powinienem zostać stąd zabrany razem gdzieś na prokuraturę albo gdzieś, nie wiem, bo to wszystko był jeden wielki absurd, no ale akurat mnie ta no wątpliwa przyjemność ominęła. Tutaj był pełen profesjonalizm, kultura i przede wszystkim ja akurat jako jeden z takich no, nielicznych mogę powiedzieć, że szacunek dla mojej rodziny. Tak, moja małżonka akurat wychodziła do pracy, więc tylko została jej sprawdzone torebka, takie tam rzeczy. Dzieci swobodnie, no dziecko wyszło do szkoły, drugie akurat miało dzień wolny, więc siedziało ze mną w domu. Pełna kultura, grzecznie, profesjonalnie i tak dalej. Powiem, no ale jak sam wiesz, nie ja miałem wyjątkowo dużo szczęścia, prawda? Jestem też posiadaczem broni, więc też nie robiono z tego aferę. Sprawdzono mi normalnie, czy posiadam broń legalnie, czy jest to wszystko zgodnie z przepisami, czy jest prawidłowo przechowywana. Wszystko tak jak trzeba, więc tutaj no szkoda mi tylko tych chłopaków, wiesz, bo oni wykonują te polecenia i niejednokrotnie, no ja się byłem w kontakcie, no wiesz, no ci ludzie, którzy, ja w większości tych ludzi nie znałem, powiedzmy to jest z tych 40, to ja 30 nie znam, jeszcze w większości nie znam, to no cóż, no tutaj to są ludzie, którzy... Tam mniej więcej też było to, że wy jakąś tworzycie siatkę agentury, ale to już było wspomniane, czy to rosyjskiej może? Czy... Nie, ze mną nikt nie rozmawiał, czy ja o jakiejś agenturze, czy nie. Cokolwiek. U wszystkich szukano tego samego, czyli srebra, większej ilości gotówki, u mnie szukano anten i radiostacji. No u mnie takich rzeczy nie ma. Chciałbym mieć większą ilość gotówki, ale jej nie posiadam. Więc takie rzeczy, no to było szukane. Było bardzo dużo pytane o te właśnie braterstwa. Tutaj ja już wiem teraz, że to się łączy wszystko do kupy, że te braterstwa ludzi wolnych ze stowarzyszeniem, a to są dwa osobne twory w ogóle. Takie pytania, nie przesłuchanie nic, tylko po prostu no ludzie wchodzą, robią swoją robotę, przy okazji od czasu do czasu rzucą jakieś pytanie i tyle. Wiesz, ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc, wasza organizacja, mam na myśli Stowarzyszenie Bronimy Munduru, jest największą organizacją zrzeszającą sygnalistów w Polsce. Więc tutaj, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ja o innej w ogóle nawet nie słyszałem, a mamy tutaj, nie powiem, że eksodus, ale zaczęło wypływać, tak powiem, szambo. Ja znalazłem na X-ie, gdzieś po
o moich znajomych, gdzie ruszyliśmy temat właśnie sygnalistów. Dotknęliśmy też temat sędziego Schmidta, który zastanawialiśmy się, czy on jest w pewnym sensie sygnalistą, czy nie. Natomiast znalazł się też, nie chcę tej osoby wskazywać, nie wiem, czy ona chce, ale wygląda na to, że już sięga po takie metody, jak taka komunikacja publiczna problemu. I on, ta osoba, to jest chyba major, też właśnie z jakichś służb specjalnych, właśnie podziękował Michałowi Specjalskiemu za tą informację, że TSUE nałożyło karę finansową za niedopełnienie implementacji ustawy o sygnalistach. I on tutaj przez taki filtr nakłada swoją sytuację. Pyta właśnie, jakie były twoje doświadczenia związane z próbami ujawnienia tych patologii? Czy spotkałeś się z jakimiś trudnościami, przeszkodami? Jakie były trudności właśnie w trakcie próby ujawnienia patologii wewnątrz służby w procesie odwoławczym do szefa ABW? Jakie były później podejmowane próby po wejściu, po odejściu ze służby? I tutaj sama sztuczna inteligencja właśnie podpowiedziała, że osoba taka właśnie, która zgłaszała różne patologie, może mieć do czynienia z całą serią represji. I tutaj chodziło o to, że czy to byłoby możliwe, żeby faktycznie człowiek został zmuszony do, nie miał wyjścia, niż po prostu uciec z kraju. I faktycznie, no, że tak powiem, tutaj ten major dowodzi, że nawet sztuczna inteligencja podpowiada, że faktycznie taki oficer mógł się, będąc ignorowany i sankcjonowany po ujawnieniu czegoś, mógł się obawiać o swoje bezpieczeństwo i że te obawy są jak najbardziej zagrożone. W sytuacji, kiedy właśnie brak jest zaufania do systemu, tak, bo widać, że ten system nie działa, no i widzi się tak, że inni są reprezentowani. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że cała ścieżka jest ułożona w tej chwili pod to, żeby ci właśnie sygnaliści właśnie z tej rozpaczy, z bezradności mogli sięgać nawet po taki środek jak ucieczka za granicę, co oczywiście niestety powoduje kaskadę negatywnych skutków, bo w takiej sytuacji mogą już być oskarżeni, czy mogą medialnie zostać wręcz oskarżeni, nie rzeczywiście, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z takim linczem bardziej medialnym niż rzeczywistym jakimiś dowodami czy postępowaniami. Mogą być później oskarżeni właśnie o zdradę państwa, o szpiegostwo, inne takie po prostu rzeczy. Jak ty w ogóle oceniasz sprawę sędziego? Załóżmy, że jest to podobna sprawa, może to nie służby, może nie wojsko, tylko sądy, no ale zrobił facet to, co zrobił. Czy ty uważasz, że on mógł być sygnalistą, czy raczej byś podejrzewał, że faktycznie jest no, szpiegiem, tak? Że miał tutaj jakąś brudną robotę, robił. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Nie wiem, jak na tym poziomie. Wiem jedno, że akurat jeżeli chodzi o tego sędziego, to on wydawał wyroki. On wydawał wyroki u dwóch akurat żołnierzy, którzy się do mnie zgłosili i nie były to wyroki jakieś tam fajne. Więc pierwszy, jak usłyszałem jego nazwisko, to ja go brałem za takiego no, człowieka systemu. Takiego naprawdę udanego, więc tutaj to nazwisko, jak usłyszałem, to mówię, o kurczę, co się stało, więc powiem tobie, no cóż, no z jednej strony już o nim słyszałem i o decyzjach, które podejmował, a tutaj nagle słyszę o jego wyjeździe. Nie wiem, czy mógł być, nie mam zielonego pojęcia, ciężko mi to tak naprawdę osądzić. Ja myślę, że dla całej Polski było to ogromne, ogromne zaskoczenie. Na pewno w tym kraju są ludzie, którzy wiedzą coś o tej sprawie, albo z czym to się wszystko je, jak to się tam wszystko zazębia. Powiem ci, no nie wiem, musiało się, oczywiście, że jest to możliwe, że jest tylko zwykłym sygnalistą. No opinii jest tyle, ile ekspertów, prawda? Czyli jedni z niego już robią już osadzonego dawno jakiegoś tam szpiega, a inni robią już z niego po prostu człowieka, który, no, który mi mówią, że coś musiało się stać i on musiał już wyjechać, tak? No to, co mówi o Polsce, to jest szokujące. No to jest szokujące, powiem tobie, że tak, że to jest szokujące, to faktycznie. No cóż, także no tutaj, kurczę, no nie wiem, powiem ci szczerze, nie wiem, no wiem jedno, no wszystko jest możliwe tutaj, a tak naprawdę, no słuchając tych opinii, no w tym kraju też nie wiadomo kogo słuchać, a najlepiej to używać swojego własnego rozumu. No ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że
że jest to możliwe. No, no, no. To jest cenna informacja, to co ty mówisz, bo właśnie to jest informacja z pierwszej ręki, to taka informacja niedostępna dla każdego, że ty mogłeś na podstawie jego wyroków, z którymi byłeś zaznajomiony, ocenić właśnie jego systemowość. Tym bardziej dziwne się w takim razie wydaje to, że tak krytycznie ocenia ten system jako system właśnie podatny, poddany różnym zależnościom zewnętrznym, tak? Którym jak widocznie musiał no, ściśle kolaborować, skoro tak. Jeden z żołnierzy, właśnie wtedy też spotkaliśmy się, bo chciał się spotkać, mówi, widzisz, to jest ten sam. I rozmawialiśmy o tej sprawie i tak dalej. On mówi, dlaczego on taki anty i to i tamto, i mówił, to nie rozumie właśnie wyroków, czy tam decyzji właśnie tego sędziego w jego sprawie. No i tutaj zaskoczenie. Powiem szczerze, że byłem strasznie zaskoczony. To, co się stało, to się w głowie nie mieści tak naprawdę. Tak, ja parę razy też miałem takiego ząka w ostatnich czasach. Jakieś takie niesamowite rzeczy się wydarzyły. Ostatnio jak... No. Ale powiem tobie na swoim własnym przykładzie, jak ja zacząłem coś robić, jak byłem w tym Sejmie, jako to chorąży i tak dalej, to na portalu właśnie X teraz już jest pewna grupa, ja nie chcę im robić reklamy, więc nie powiem, więc no też mi podesłał jeden z widzów, to tam byłem, już cytuję, ja zacytuję, pułkownikiem służb białoruskich, który w odpowiednim momencie zrobi przewrót w Polsce. Rozumiesz, i na pewno nie jestem żołnierzem Wojska Polskiego, a mundur kupiłem na bazarze. A potem nagle tydzień później, bo zacząłem obserwować tę stronę sobie tak tego, to znaleźli moje zdjęcia chociażby ze szczytu NATO w Warszawie, jak byłem tam jako osoba przedstawiająca sprzęt, czy tam też w dużej części jako tłumacz, to było w 2016 roku. No i potem w 2022, jak odchodziłem właśnie z jednej jednostki wojskowej do innej jednostki wojskowej, znaleźli te zdjęcia, o jednak żołnierz, ale to już wtedy się poleciało inno Belgii znowu i tak dalej, więc to tylko pokazuje, że ilu jest specjalistów w tej dziedzinie, którzy nie, słuchaj, to jest ściśle powiązane. Wyobraź sobie, że tego dnia, w którym wy mieliście ten najazd do domu, ja mniej więcej o godzinie 13 otrzymałem maila. Mail zawierał kilkanaście, chyba 14 pytań dotyczących różnych sfer mojego życia, których jakby sformułowanie mniej więcej oznacza to, że ktoś przeczytał wszystkie treści, jakie kiedykolwiek opublikowałem publicznie w internecie, bo były tam bardzo przygotowane pytania. Mniej więcej pierwsze pytanie było takie właśnie, czy jestem chińskim agentem, tak? Czy jestem jakimś tam dywersantem, czy jestem antyszczepionkowcem, czy jestem ruską nucą, jakby sprowadzające się do tego, że ktoś tak chciał mnie spozycjonować na bazie różnych faktów z mojego życia, właśnie, że jestem takim wrogim elementem. I te pytania przyszły do mnie ze strony organizacji dziennikarskiej, zrzeszającej właśnie dziennikarzy śledczych, takich bardziej od strony, bym powiedział, to no sorosowej, tak, po takiej linii. Ludzie, wiesz, z Gazety Wyborczej, z różnych takich mediów zrzeszone, to takie międzynarodowe, różne tam afery wyciągali, różnych ludzi, że tak powiem, opracowywali. I ta zbieżność mnie jakby też jakby poraziła i pokazała mi właśnie, że ten asortyment działania tej bezpieki polskiej to są nie tylko tacy wykonawcy, jak właśnie byli u ciebie w domu, tylko również są całe oddziały służące do tego, żeby w sferze informacyjnej atakować i jakby niszczyć cele takie jak my poprzez działania dezinformacyjne. I tutaj te wszystkie ośrodki monitorowania, demagogii, jak się okazuje, są skoordynowane w swoich działaniach z działaniami służb zwyczajnie w świecie. I to mnie tak ruszyło, nie? Tu dobrze, że wspomniałeś o ośrodku. Wejścia do tych 40 domów trwały raptem z 2 godziny, a wiesz, że trwały od kilku do kilkunastu godzin, a oni już mieli wszystko opisane. Do kogo, co, jak, więc nikt mi nie powie, że oni nie mają informacji ze służb, prawda? To jest ważne, bardzo podkreślenie. Od takiej jeszcze powiem ci tego pokazywania tego wszystkiego, to kiedyś właśnie jeszcze będąc w służbie, no się wypowiadałem gdzieś tam coś i dostałem informację, akurat był ten otworzenie tych granic i jeden z moich znajomych właśnie dostał telefon, czy robili ten spis powszechny, że on ma taki i taki metraż i tak dalej, czy on nie chciałby przyjąć
on nie chciałby przyjąć gości ze wschodu. I on mi o tym powiedział. To jest mój przyjaciel wieloletni, zadzwonił i ja dużo nie myśląc, jadąc samochodem, włączyłem od razu telefon i wrzuciłem to na TikToka, taką informację, opisując to wszystko, że ten urząd statystyczny, konkretnie podając urząd i tak dalej, dostałem telefon. I wyobraź sobie, że zadzwoniła następnego wieczora, przepraszam, tego samego wieczora, skontaktowała się ze mną pani, nie będę mówił nazwiska, ale z Polsatu, i zaproponowała mi, że czy mogliby w głównym wydaniu wiadomości, oczywiście podając kanał i tak dalej, źródło i tak dalej, użyć mojego materiału, właśnie tego, o czym mówiłem, ale powiedziała, bo potem mi napisała w kontekście dezinformacji służb rosyjskich w Polsce. Ja zgłupiałem, mówię, że Manią, tu mowa o zwykłym telefonie, jakiej dezinformacji, i odmówiłem. Odmówiłem i o dziwo nie użyto tego materiału, ale wiadomość pisemną zostawiłem sobie do dzisiaj. Skończyła się, tam było kilka słów wymiany, kiedyś ci to pokażę. Skończyło się, jak powiedziałem, czym mogliby się zainteresować, czyli tą działalnością, przymusem i tak dalej, i tak dalej. To się skończyła właśnie pani z głównych wydarzeń. Tak, tak, słuchaj. Ja kiedyś stwierdziła, że to ją jednak nie interesuje. Pod moim biurem stali właśnie funkcjonariusze, nie można było wyjść, chodziło o maski, to może nie czekali na mnie, ale wyszliśmy z takim plikiem właśnie wydruków właśnie związanych z oskarżeniem Morawieckiego rządu, z dokumentami, różnymi dowodami właśnie na ludobójstwo, takie rzeczy. Mówimy, no to jak panowie już tutaj są, to my się boimy wychodzić, bo jesteśmy właśnie sygnalistami, w każdej chwili można nam się coś stać, to panowie policjanci już są na miejscu, czy mogliby to przekazać jako takie zawiadomienie o przestępstwie do gdzieś tam wyżej, no jesteście z policji, więc to wasza robota, my tu chcemy złożyć, prawda, zawiadomienie o przestępstwie. No i uciekali po prostu, jak tylko mogli, żeby po prostu tego nie wziąć i nie wzięli. Tak, to jest taki gorący trochę chyba kartofel. Robią to samo, co przełożeni w jednostkach wojskowych. To jak nieraz gdzieś ktoś jest, no my już teraz doświadczeni, nauczeni doświadczeniem, mamy gotowe pisma na dane sytuacje i idź z dowódcą czy do przełożonego z tym, powiedz to i to, uciekają, nie chcą się zająć niektórymi sprawami, no ale są inne myki jak przełożeni. Muszę cię o to spytać, no bo teraz trwa właśnie polowanie na czarownicę. No, a ty masz takie nazwisko dosyć obco brzmiące, co powiedz mi. Tak. Znaczy na wschodzie jest to imię, nie wymawia się Siergiej jak sierpień, czy sierota, czy sierp, tylko wymawia się Siergiej i tam jest to imieniem, a Aleksander jest nazwiskiem. U mnie jest odwrotnie. Co ciekawe, słuchaj, te jakieś niedomówienia w naszej rodzinie są od pokoleń, ponieważ ja jestem Aleksander, mój tata jest Aleksander, dziadek, pradziadek i prapradziadek, więc jestem piąty. Ale no, mi się dwie piękne córki urodziły i już nie kontynuowałem właśnie tego imienia. Ale jesteś syna, idealnym typem na właśnie tutaj jakąś wtykę właśnie, żeby tą Polskę przewrócić do góry nogami. Tak. No powiem ci, że nazwisko może, ale powiem o dziwo, naprawdę na palcach jednej ręki przez ostatnie 3 lata mogę się posłużyć tym, że ktoś gdzieś tam jakoś publicznie czy pisząc przyczepił się do mnie o to nazwisko, tak? Bo teraz mamy już dużo tych Kevinów i innych takich cudawianki się tutaj dzieje, te nazwiska też się już teraz różnią w Polsce, więc naprawdę nie słyszałem, aczkolwiek było to używane w tych przypadkach, o których wspomniałem, było to używane, jak już ktoś nie miał argumentów w rozmowie ze mną, no to już jestem wtedy, więc w zależności z kim rozmawiałem i kto miał problem, już byłem Ruskiem, Ukraińcem, czy też Białorusinem, więc spoko, to zależy jak komu tam akurat leżało. Dobrze, że nie jesteś już osobą żołnierską. Tak, kurczę, no tak to wygląda, nie? Chodźcie, wiesz, ci sygnaliści, wiesz, ludzie, ja powiem, że żal mi tych wszystkich sygnalistów, bo też dostałem troszeczkę gdzieś tam, można powiedzieć, po dupie, no ja potrafiłem się bronić z racji bycia w mundurze długo, lata, więc mi nikt nie będzie pluł w twarz i kazał mówić, że deszcz pada. Ale jedyne, co mogę doradzić tym sygnalistom i ludziom w ogóle, którzy widzą, że z 10, którzy chcą gdzieś czemuś
coś zrobić w jednostce, jakiegoś kretyna, bo tych kretynów nie brakuje niestety, jest wiele fantastycznych ludzi w mundurach, ale też kretynów i oni sobie pozwalają, bardzo łatwo ich, można z nimi pojechać. Nie zostawiajcie tych sygnalistów, ludzie, drodzy, nie, zwrócę się wprost, nie zostawiajcie tych sygnalistów, powiem wam dlaczego, bo ludzie, którzy was gnębią, którzy was męczą, którzy robią sobie z was parobków i z swoich instytucji, kompanii, jednostek, prywatny folwark, oni jak tak zobaczą, że ten człowiek został osamotniony, to oni go zniszczą, zgnoją, wyżują i wyplują. I ten człowiek albo odejdzie sam, bo im się nie pozwala, odejść się ich tak niszczy, żeby odeszli z armii, z jakiejś instytucji mundurowej. I wtedy ta osoba, która wiecie, że robi źle, znajdzie sobie następnego i to możecie być wy. I posłużę się przykładem z początku. W jednostkach wojskowych, gdzie był przymus szczepień, występował, gdzie wystąpiło od razu ileś tam osób i powiedzieli nie. I to na pozycji, mówię tutaj, szeregowych. Nie prosimy o rozkaz na piśmie, to tam dalej to się nie szło po prostu. I to jest cały czas ten sam system. Więc jeżeli widzicie, że ktoś walczy o wasze dobre imię, o wasze dobro służby i tak dalej, to wy po prostu wspierajcie tą osobę. Jak będziecie robić razem, nikt wam nic nie zrobi. 5, 10, 15 ludzi naraz nie wywalą na zbity pysk, ale zostanie jeden, zostanie dwóch. To takiego, a to jest wtedy wasza wina, a wy z kolei możecie być, jak mówiłem, możecie być następni, więc myślcie. Tu ktoś napisał, bo ja widzę te komentarze, w kupie siła i tu wypisz, wymaluj, koniec. W kupie siła, koniec. Tu nie tak, chodzi o... na wasze komentarze, bo jestem z Aleksandrem Siergiejem na żywo. Tutaj sygnalizujemy kwestię sygnalistów. Z takim apelem też do was, żebyście porozrzucali tą transmisję, może jeszcze puścimy jakieś wycinki, bo media w Polsce i wiele różnych ludzi zastanawia się właśnie, jak to jest z tą zdradą, niezdradą sędziego Schmidta i w związku z tym, moim zdaniem, zainteresowanie tym, co jeszcze w Polsce mają sygnaliści do powiedzenia, zanim będą doprowadzeni do skrajności, tak, żeby wyjechać, powinno być przedmiotem zainteresowania wielu różnych mediów przede wszystkim. Dlatego bym prosił, żebyście podali tą transmisję do właśnie, choćby tego właśnie Studio Zero, bo to taki kanał jest rzekomo niezależny, apolityczny, ani z PiS-em, ani z PO, szukający prawdy, więc może też zmierzą się w końcu z tą kwestią, na przykład bardzo ciekawego tematu, czy przymusowe preparatowanie, czy w ogóle było przymusowe, czy nie, jak w ogóle się to odbyło w wojsku, ale przede wszystkim, czy to wpłynęło na zdolności naszych sił obronnych, tak? Bo z jednej strony mówimy o wydatkach idących w setki miliardów złotych, a z drugiej strony okaże się zaraz, że nie mamy żołnierza, bo zostali oni wypchnięci ze służby przez odmawianie wykonywania bezprawnych rozkazów, które jak się okazało, faktycznie mogłyby wiele osób doprowadzić po prostu do trumny. Więc proszę was o podawanie tej transmisji dalej. Jest nas w tej chwili 500 osób, ale uważam, że to jest o przynajmniej 10-krotnie, czy 100-krotnie za mało jak na wagę tych kwestii. Mam wrażenie w ogóle, że tam YouTube czy Facebook mogą też przycinać. Nie wiem, czemu na przykład wczoraj robiliśmy transmisję, mieliśmy w tym momencie już znacznie więcej osób, więc nie wiem, czy twoje nazwisko, czy może wspominanie pewnych możliwe, ma jakąś możliwe. Tam... No tak było, jak zapowiadaliśmy live'y, zapowiedziane live'y były cięte, a niezapowiedziane o różnych godzinach gdzieś tam się przedostawały do pewnego momentu. A wspomniałeś o kanale Zero, świetny kanał na dzień dzisiejszy i to by była ciekawa rozmowa, a już mówię dlaczego, ponieważ no, tam jest jednym z prowadzących pewien właśnie program jest generał Andrzejczak, który no tak się składa, że jeżeli chodzi o przymus szczepień, to podpisywał flagowe dokumenty i wydawał, że tak powiem, no wiążące w tym okresie akurat jakieś tam polecenia, które schodziły niżej i sprawiały, że żołnierze byli przymuszani do szczepień, więc bardzo, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Z przyjemnością bym porozmawiał na ten temat. Tak, z panem generałem. Moim zdaniem to się nie uciecze, żeby ci ludzie, którzy podejmowali te decyzje, czy nawoływali do takich, a nie innych rzeczy, nie zetknęli się z konsekwencjami, z koniecznością odniesienia się do tego niechlubnego aktu w ich przeszłości, dla niektórych chlubnego, na przykład dla Cezarego Pazury, który stwierdził, że jeszcze raz, mając tą wiedzę, którą mamy, zachęcałby do
preparatów, co jakby w tej chwili wprost można powiązać, że zachęca do wzięcia substancji, której przyjęcie, no jego konsekwencje już są znane, udokumentowane, wręcz oznajmione przez samych producentów. Więc no, nie wiem, czy nawoływanie do skrzywdzenia siebie jest w ogóle jeszcze mieści się w ramach wolności słowa, czy to już podlega pod jakiś, wiesz, paragraf. Ale moim zdaniem jedyną wizją, możliwością, żeby ci ludzie nie byli osądzeni z tych kwestii, choćby politycznie, medialnie, nie mówię koniecznie o więzieniu, to to, żeby nas wszystkich wykończyli. Czyli właśnie pisząc ostatnio taki apel publiczny, taki list, jeszcze go przetłumaczyłem na rosyjski, żeby to większą kontrowersją było, powiedziałem, że tym wszystkim ludziom, skurwysynom, którzy nam to sprowadzili, jest na rękę, żebyśmy teraz, żeby nas pchnąć do wojny, bo w ten sposób pozbędą się wszystkich świadków i wszystkich, którzy mogliby chcieć dążyć do doprowadzenia do poniesienia konsekwencji. Wszystko to zostanie, dokładnie wszystko to zostanie zamazane po prostu. Już nie będzie ludzi, nie będzie świadków, nie będzie nic. Kto będzie chciał do tego wracać, jak trzeba będzie zniszczony kraj stawiać na nogi. Nikt się nie będzie tym interesował. A ty w ogóle odnosiłeś się kiedyś do kwestii, mówiłeś o tej potencjalnej wojnie, o tym wpychaniu Putina w ziemię i w ogóle tym, że wszyscy Polacy są żołnierzami tak naprawdę. I to my mamy być tą armią, która zwycięży. Mówiłeś kiedyś o tym u siebie? Jaki jest twój stosunek? Nie odniosłem się do do wgniatania Putina w ziemię, bo tu akurat żołnierze zaczęli pytać, czy o kim on mówi i kogo rękoma chciałby to zrobić, bo sam siądzie i ucieknie za granicę. To o tym akurat mówiłem. W ogóle, jeśli chodzi o wojnę, to wypowiadaliśmy się już wcześniej, jeżeli chodzi u doktora Fulmisia akurat z Norymberga, w programie Norymberga, tam akurat spotkaliśmy się na łamach programu doktora Fulmisia, był tam tłumacz i po prostu tłumaczył nasze słowa. Mówiliśmy i króciutko mówiliśmy, że nie chcielibyśmy tej wojny, że wolelibyśmy jak na ćwiczeniach usiąść sobie z tymi żołnierzami i po prostu napić się wszyscy razem piwa i miało być spotkanie jakieś tam zorganizowane, niestety do niego nie doszło, bo dwa dni później właśnie zaczęła się operacja specjalna akurat i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o wojnę, no ja mam swój punkt widzenia na to. Wojna nie zaczęła się wraz z wjazdem do Rosjan, na Ukrainę, tylko w 2014 roku. I jeżeli ktoś zna historię, interesuje się tą całą właśnie polityką i tym, co się akurat tam dzieje, no to ja uważam, że konflikt zbrojny trwa od 2014 roku. No już nie muszę, myślę, tego tłumaczyć. Kto wie, ten wie. Prawda? No tak to akurat wygląda. No i cóż, no mówiliśmy, zresztą ja już na swoich kanałach mówiłem dosyć sporo, i już dawno temu, że no tu będzie po prostu, że ostrzegaliśmy przed czerwoną flagą, rozważaliśmy różne możliwości i nazywaliśmy to jednym po prostu wielkim teatrem. Zresztą jako żołnierz Wojska Polskiego, no wiesz, tego doświadczenia i tych, no siłą rzeczy chcesz czy nie chcesz, widzisz, masz kolegów, którzy gdzieś wyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy konflikt zbrojny, pierwsza, w cudzysłowie ja to nazwę, wojna, gdzie nie niszczy się infrastruktury, wszyscy mają internet, przyjeżdżają do nas, a na święta są kilometrowe kolejki, żeby wrócić z powrotem na święta, czy żeby przyjechać i ściągnąć samochody. No przecież nie jesteśmy debilami, a jak się zaczęło to wszystko i trzeba było obstawiać granicę ukraińską, to akurat jeden wyjazd taki jako żołnierz zaliczyłem, pojechałem na tą granicę na krótki czas. No i potem się zaczęło, no przecież to widać wszystko gołym okiem. No a cóż, a za tym ceny na granicy wzrosły i tak dalej, i tak dalej. Tam w tym właśnie, gdzie stacjonuje Wojsko Polskie, to jest prawdziwe Eldorado, jeśli chodzi o tych sklepikarzy i tak dalej. Ale nikt z tych żołnierzy nie jest ślepy. Widzimy, co się dzieje. Święto na Ukrainie. Wszyscy wracają. No ja bym uciekał. Teraz stolicę do Lwowa mają ponoć przenosić. Już tam jakiś w kopali, jakiś kwiatek symboliczny. Tak, zresztą co tu dużo mówić, na jednym spotkaniu przecież prezydent Duda, jak wyszedł, to powiedział, że rozmawiali o różnych kwestiach, w tym wysłania
jednostek niemilitarnych tam, gdzie wojny nie ma. To były słowa prezydenta Dudy. Tam, gdzie wojny nie ma, czyli na przykład, żeby pomóc w obstawianiu granicy ukraińsko-białoruskiej. No to ja zaraz na swoim kanale mówiłem, to jest ta wojna, czy nie ma? A ostatnio pan minister Sikorski zapowiadał też na swoim kanale, to wrzuciłem właśnie na miejsce chorąży Aleksander Siergiej, zresztą serdecznie zapraszam. Tak jest w opisie link do kanału. Minister Sikorski też powiedział, przecież zapowiada kolejną falę, że być może uchodźców, że być może ona będzie. No to tak właśnie radziłem panu ministrowi, żeby może wysłał tych ludzi, że niekoniecznie muszą uciekać do nas, niech uciekną tam, gdzie, jak mówił prezydent, właśnie tej wojny nie ma. Więc to jest takie, no, czasami warto tych ludzi posłuchać, bo no, z jednej strony pompują, straszą społeczeństwo polskie, bo straszą, bo jesteśmy zastraszani każdego dnia, a z drugiej strony mówią, że gdzieś wojny nie ma, że tam możemy wysłać nasze na przykład wojska, na przykład w formie szkoleniowej i tak dalej, choć na razie, no póki co mówią, że my naszych wojsk wysyłać nigdzie nie będziemy, no ale no różnie to jest, wiemy, że różnie może to być, powiedzmy taka kontyngent, czy nazwę to, nie wiem, no grupa, była taka tajna akcja, o której się dowiedzieliśmy, była tak tajna, że nas poinformowali, że właśnie jeśli chodzi o saperów policyjnych, że była wysłana tam właśnie grupa i oni tam jakiś czas byli, prawda, żeby rozminowywać. Więc no tutaj się wszystkiego można spodziewać. To tak samo jak z uchodźcami. No wiadomo, teraz nie, a za chwilę może być zupełnie coś innego. Więc no tutaj mamy wasze pytania, widzimy na żywo, tu jest jedno pytanie o srebro, to zaraz bym chciał też o to spytać. Tutaj Małgorzata pyta, czy wojna jest, czy jej nie ma. O fali uchodźców też piszemy, natomiast uważam, że ważniejsze trochę, więc najpierw też bym chciał z tobą chwilę o tym porozmawiać, są te potencjalne ataki dywersyjne. Wiemy, że wojna to jest wielopłaszczyznowa, psychologiczna, informacyjna i uważam na przykład, że właśnie wystąpienie białoruskiej telewizji sędziego Szmyta było bardzo dużym pierwszym ciosem w wojnie informacyjnej, jeśli chodzi o uderzenie w Polskę, pokazaniem poniekąd słabości, utrzymaniu narracji, bo te metody, które użyły, nie wiem, czy to wojsko, czy ktoś tym zajmuje, żeby odbić tą piłeczkę, no to były prymitywne, tak, to takie były przewidywalne, że oskarżyć tylko, że jest właśnie agentem, tutaj wyroki, tak, ale tak naprawdę no, niewiele więcej mogli zrobić, a w tej chwili przez ten rosyjskojęzyczny internet niewątpliwie przetacza się olbrzymia propaganda zbudowana na tym, na dźwigni, uważam, że to jest dźwignia tego jednego faktu, który dostarczył im właśnie sędzia jakby w prezencie, więc bardzo duży cios. Natomiast teraz mamy, wydaje mi się, że dywersja już w świecie realnym, mamy dziwne zapłony zajezdni autobusowych, szkół, magazynów, hal sprzedażowych, to właśnie ta kwestia ostatnich dni. I o tym ostrzegały dwie osoby, z tego co pamiętam. Niedawno ostrzegali przed tym polscy generałowie, że Rosjanie będą Polskę podpalać, a jeszcze wcześniej, pół roku temu, ostrzegał prezydent Białorusi, pan Łukaszenka, że w Polsce może się pojawić właśnie taka fałszywa flaga wykonana przez zachodnie służby i polskie, by dostarczyć powód do mocniejszego zaangażowania, tak, Polski w konflikt na Ukrainie. Czy ty masz opinię na temat tych podpaleń, czy to jest według ciebie przypadek, czy właśnie robota wewnętrzna, czy to może Rosjanie faktycznie mają interes w tym, żeby w taki straszliwy, potężny sposób Polskę ukarać, tak, za wspieranie Stanów Zjednoczonych? Myślę, że Rosjanie, gdyby chcieli nas ukarać w jakiś spokój za wspieranie Ukrainy, to zrobiliby to tak widowiskowo, żebyśmy tutaj, żeby nam kapcie pospadały. Myślę, bo ich po prostu na to stać. Więc przypadek to na pewno nie jest, absolutnie nie, to jest wykluczające. Nie wiem, czy to sami Ukraińcy robią, czy nie. No, nie ma na to żadnych dowodów i no tu znowu fura, jestem daleki od wystawiania jakichś opinii, no bo wiadomo, co człowiek, to inna opinia. Ale no takie jest moje osobiste zdanie po prostu, że gdyby Rosjanie nas chcieli ukarać, to zrobiliby to spektakularnie. Wiesz, jak tutaj wysadzono w powietrze synagogę bombami ogniowymi,
wielkości, wiesz, pięćdziesiątki, która zostawiła plamę na ścianie, to już było widać po kilku godzinach. Sprawca został namierzony, zlokalizowany, przykładnie ukarany. Okazało się, że nawet 16-latek już może tutaj dożywocie, czy tam 10 lat dostać. Dokładnie. Dokładnie. A tutaj jakoś okazuje się, że no nie sposób jest zlokalizować sprawców, mimo to, że no to musiała być dosyć poważna operacja. No dokładnie, no tak uważam. Na pewno nie jest to przypadek. Nie wierzę w to, jest za dużo tego i to jest tak doskonale zrobione, że i nikt nic nie wie. No to już pierwsza przesłanka. Jak nikt nic nie wie w tym kraju, no to coś musi być tutaj na rzeczy, ale nie wierzę w to, że są to czy Białorusini, czy Rosjanie. No nie chce mi się w to wierzyć. Ja uważam, że gdyby chcieli nas ukarać, to przede wszystkim ukarać nas w taki sposób, żebyśmy to czuli, więc walnęliby tutaj naprawdę w jakąś konkretną infrastrukturę wojskową, w ogóle czy cywilną, czy wojskową, w coś ważnego dla bezpieczeństwa i obronności państwa. A nie tak, dla Wietnamczyków. Wiesz, tak, dokładnie, a oni tam palą jakieś targowiska, gdzie ludzie sobie gdzieś tam coś handlują i tak dalej. No szczerze mówiąc, paląc takie miejsce, to patrząc na ostatnie właśnie działania służb, to chyba na rękę powinno być właśnie naszym rządzącym, że no likwidują szarą strefę. Akurat, prawda? Tak, tak. Zresztą tak to jest po linii tego wielkiego resetu, tak, że ma być tylko Amazon, kilka takich konglomeratów, nie ma być małego handlu i też, no wiesz, no najpierw ich wyrzucili ze stadionu, no bo wiadomo, ktoś, tutaj większa infrastruktura, wszystkie małe place, nie wiem, czy zauważyłeś, w Polsce się likwiduje. I później dziwnym trafem. Wszystko, żeby to zostało zlikwidowane, dokładnie. Dziwnym trafem później wchodzą w to miejsce markety, nie? No dokładnie. Powiem ci tak, miałem taki powrót do przeszłości, taki szczerze mówiąc, na wakacjach byłem teraz, na zeszłe wakacje właśnie do Bułgarii i Rumunii objechać te oba kraje. Akurat robiłem sobie takie wakacje z rodziną i powiem ci, w Rumunii na każdym zakręcie ci ludzie wychodzą przed swoje domy ze wszystkim w tych wiochach, handlują wszystkim, nikt tam z tym nie ma żadnego problemu i wszyscy są szczęśliwi, dostaniesz wszystko. Jest zupełnie inaczej, rozumiesz, jedziesz przez te wiochy, przez te miasta, tam dzieciaki na trzepakach, bez telefonów, gdzie sama infrastruktura jest, jak u nas, mówi się, Rumunia zacofana, nic, ale powiem ci, tak mi się podobało to, ja znając tą, urodziłem się w 77 roku, no to takie miałem to déjà vu, jakbym sam siebie widziałem kiedyś jako dzieciaka i ci ludzie są tam naprawdę szczęśliwi, no tak to zauważyłem. Zobacz, jak to warto świat poznawać, nie? A tu się to likwiduje i to jest straszne po prostu, nie? No. Ostatnie pytania, bo wiem, że ty masz czas tylko do 30 po, więc nie wiem, czy jeszcze musisz gdzieś... No to wpudo mam czas, dokładnie. Już tu co chwilę mi dzwoni jakiś telefon, ale tak sobie przyjąłem. Ja chciałem się odnieść do jednego komentarza, bo widziałem tutaj, że właśnie ktoś napisał, że dzięki temu Zeleński wygrał wojnę, bo mówił o pokoju i to jest prawda i na tym jest kilka programów, kilka odcinków można znaleźć na YouTubie jego wypowiedzi, gdzie on przed wyborami mówił, że on będzie prezydentem, który wprowadził pokój, bazował na tym wygrał te wybory, został prezydentem, bo ludzie mu uwierzyli, że on doprowadzi do pokoju, że zażegna to zaognioną sytuację. A potem kolejne odcinki, tutaj ktoś miał stuprocentową rację, a potem już kolejny odcinek, jak tylko został prezydentem, to słynne spotkanie przy stole, gdzie mówi, że możemy zrobić to i że Ukraina jest otwarta na wojnę. No i tak. Dobrze, że to nazwałeś właśnie odcinki, bo to jest właśnie taki trochę serial dla gojów, nie? To wszystko, co oni tu odstawiają. Jest to długie oglądać to, ale można naprawdę, jak ktoś sobie ogląda, to warto to śledzić. Teraz właśnie idzie taki, wszystko jest to ładnie, pięknie pokazywane. To bardzo szybko w ogóle znika z internetu wszystko to, co się mówi, jeśli ktoś ma włączone swoje myślenie. Ja tu dalej namawiam twoich widzów wszystkich, słuchajcie, bo jest jedna ważna kwestia, która mi teraz przyszła do głowy, było jak zaczął się cały ten teatr wojenny, to było takie spotkanie, też ciężko to znaleźć, ale idzie znaleźć, jak ktoś się postara. Po zakończeniu spotkania prezydent Trump wychodził i jeden z
Dziennikarzy go zapytał: Panie prezydencie, no ale co z pandemią? On mówi: Teraz pandemii nie ma, zaplanowaliśmy ją na 2025 rok. Nie? I faktycznie wszystko zniknęło. W piątek nam powiedzieli, ja pamiętam, jak byłem dowódcą, mogłem przekazać żołnierzom, powiem: Słuchajcie, dzisiaj jest w piątek, a ja się dowiedziałem, że w piątek już nie jesteśmy zagrożeniem dla swoich własnych kolegów, więc od poniedziałku już nie zarażamy. Więc w 2025, jak będzie, co będzie. Jeśli będzie, to ja bym was prosił, żeby zrobić to, czego nie zrobiliśmy 3 lata temu, czyli wywalmy, bierzemy telewizory, wywalamy je przez okno i nie zauważymy żadnej pandemii, żadnej wojny, bo wokół nas jej po prostu nie będzie. Tak, jak chcecie oglądać takie rzeczywiste wiadomości od normalnych ludzi, to też właśnie z takim backgroundem, jak ma Aleksander, to on ma swój TikTok, ma YouTube, ma Facebook, więc bez problemu, tak jak wpiszecie jego imię, nazwisko, które się w tej chwili wyświetla, albo zajrzycie w opis tego nagrania, to tam wszystko znajdziecie. Znajdziecie możliwość zaproszenia Aleksandra na kawkę, tak samo jak i mnie. W tej chwili właśnie trwa taka, moim zdaniem, fajne zjawisko, że dużo osób odważa się na mówienie niezależnie, właśnie dzięki wsparciu widzów. To zaczęło naprawdę kiełkować i fajnie, że też to zauważyłeś, bo widzę, że to się dzieje, nie? Że jest okej. Okay. No, powiem ci, tak. Ta odwaga, jeśli tu, bo to jest naprawdę odwaga teraz mówić coś, co się myśli, to jest odwaga, naprawdę. Teraz wiadomo, to powiem tobie, że jeżeli chodzi po tej wizycie ABW w naszych domach i tak dalej, to część z tych ludzi uciekła w popłochu, gdzieś tam kontakt, ale dużo więcej zaczęło się zgłaszać, mówić i rozumiesz, jeszcze inni się odezwali, więc zawsze jest akcja, reakcja, zawsze są, jak to się mówi, dwie strony medalu, więc jedni uciekną. Miejmy nadzieję, że ta dama gdzieś zacznie pękać w wielu miejscach i pójdzie fala i zmyje ten cały syf z wiejskiej. No zobaczymy, no to teraz tam naprawdę trzeba by było. Do Brukseli musiałaby też tam zajechać i jeszcze gdzieś tam zakręcić przez Tel Awiw, Waszyngton i może byłby spokój. No kto wie, no wiesz, ja oglądam te twoje treści i zgadzam się z tobą zawsze w 100% po prostu, no co ci mam powiedzieć, ale też fajnie, że ludzie zaczęli widzieć i interpretować to, co się do nich mówi. No jedno dobre z tego wszystkiego, że wszyscy ci, którzy się bali tych moich działań, uciekli ode mnie, odsunęli się, a z drugiej strony znalazłem, i ja już zacząłem wątpić w tą całą instytucję mundurową, mówię tu o całości, a nagle odnalazłem ludzi, którzy cały czas noszą mundur i są, i mają te wartości, ten kręgosłup moralny twardy i jego nie idzie go złamać, więc no to jest rewelacja, że no są plusy i minusy. I ja powiem ci, mimo kłopotów, mimo tego, że już nie jestem w mundurze, a prawdopodobnie jeszcze bym w nim był, pewnie teraz na końcu, ale jeszcze bym w nim był, to ja mimo tego nie żałuję żadnej swojej decyzji. Najważniejsze jest, żeby z godnością patrzeć w lustro. No i powiem tobie, że no ta satysfakcja nasza z tej pomocy i to, że komuś możesz pomóc i że ktoś, kogo nie widziałeś nigdy na oczy, ci zadzwoni albo ci napisze: słuchaj Aleksander, podziękuj temu czy tamtemu, bo tak, udało się, jest fajnie, to jest najlepsze, co może być. To jest piękne z tego, że ja mam za sobą dalej ludzi mundurowych, którzy, na których wiesz, że możesz liczyć o każdej porze dnia i nocy. I to jest przepiękne. Taki właśnie Szymon, on cię nigdy nie zawiedzie. Jakub Kuśpit nigdy w życiu. Pomysłodawczyni, założycielka jednocześnie, Agnieszka, też o każdej porze dnia i nocy. Ona rzuci wszystko, pomoże ci. Wiceprezes stowarzyszenia, tak, Paweł Kuliński, to jest człowiek, powiesz mu, że ma problem, on też rzuca wszystko, pojedzie na drugi koniec świata, żeby ci pomóc. To jest fajne, to są ci ludzie, którzy właśnie mają ten kręgosłup, tą Polskę w sercu, to jest fajne, że ci ludzie są, żeśmy się odnaleźli. No to jest przeogromny plus tego wszystkiego. Z wszystkimi osobami, które wspomniałeś, już jest wywiad na moim kanale, więc ty jesteś
czwartą czy piątą osobą, już mam wszystkich, no, także Tak, no to siatka widzisz, jest no to widzisz, kompletna. to ja zapraszam do obejrzenia właśnie tych treści i wysłuchania tego, co ci ludzie mają do powiedzenia, bo to są ludzie, jak to się mówią, to są mundurowi dla ludzi, a nie dla systemu. Jest taki gość, Paweł Sójka, przepraszam, Piotr Sójka, policjant, który jak zaczął mówić, że policja nie postępuje tak, jak trzeba, to wywalili go w 3 miesiące, bo ponoć to, że jest dla ludzi, a nie dla systemu, to policjant nie może tego mówić, bo to jest nieetyczne. Tak to wygląda. Tak, już oni teraz pracują. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, Tobie, Aleksandrze. Wsparcie materialne, ale też wsparcie w niesieniu tych słów, docieranie do sygnalistów, dodawanie im odwagi. No, zwracajmy uwagę na takie osoby i tutaj dostajemy, prawda, na ręce instrukcji, jak to zrobić, że to już zadziała. W przypadku Aleksandra, z racji wielu wojskowych, że jeśli takie wsparcie, czyli się da, nawet jak tych praw system nam nie gwarantuje, które powinniśmy, chociaż tak naprawdę umówmy się, że nic nie powinniśmy, dobrze wiemy, że żyjemy w obozie koncentracyjnym, a prawo i ten to, ale jeśli oni grają w tą grę, że jakieś prawo istnieje z tą Unią Europejską, no to my to grajmy i oczekujmy naszych praw sygnalistów do ochrony, a jeśli nie, no to dzwońmy gongi międzynarodowo, co się w Polsce dzieje i niech oni się, prawda, tłumaczą. Naprawdę to oni mają dla nas pracować przede wszystkim. Mam nadzieję, że ten stosunek właśnie społeczeństwa kontra ci wszyscy zdradzieccy politycy, funkcjonariuszy, że tutaj w końcu zbudujemy jakąś taką, wiesz, masę krytyczną, że jednak się z nami i odbierzemy troszkę poletka dla siebie, tej naszej tutaj kochanej Polski. Dobra. No tutaj widzę, nie wiem właśnie tutaj, że się odniosło odnośnie tej wypowiedzi, to powiedział Trump czy Biden? Biden, faktycznie, nie wiem, czy powiedziałem tam Trump, chodziło mi o Bidena, jeśli powiedziałem Trump, to przepraszam. No słuchaj, to ja dziękuję Tobie za zaproszenie, dzięki wielkie, cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. No i cóż, no i tyle, i robimy swoje, a mundurowych i w ogóle, nie wiem, czy słyszysz? Wspierajcie sygnalistów. No i coś przerywa. Nie wiem, kochani, czy jeszcze nas widać, czy nie. No właśnie, właśnie, coś zaczęło przerywać. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy widać. Coś zaczęło przerywać w każdym razie. Wiesz, no co? Okej. Mi Chyba internet już w ogóle. Już cię namierzyli. Ale fajnie, pani mecenas z Kasia Tarnawa tak często ma. Jak mówi coś tego i zaczynają się takie treści, to zaraz ciach. Ja przypadek? Nie wiem, być może. W fajnej lokalizacji teraz, słuchaj, może mnie namierzyli tutaj. Także idę, zmieniam lokalizację. No dobra, słuchaj, to ja jeszcze raz dziękuję ci ślicznie za rozmowę. To była przyjemność porozmawiać. No i co? Robimy swoje i tyle. Do zobaczyska.